Moim gościem w cyklu rozmowach na Tour de Tour jest dzisiaj Katarzyna Niewiadoma. Witam Cię, Kasiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kasiu, no i zacznę od pytania typowego chyba w dzisiejszych czasach. Znaczy, jak się czujesz, jak znosisz ten cały czas pandemii fizycznie i psychicznie? A u mnie wszystko w porządku, powiedziałabym. Zdecydowanie ta druga fala jest jakby bliższa moim znajomym czy mojej rodzinie, także na pewno jesteśmy bardziej uważni z tym, z kim się spotykamy, czy co robimy w życiu prywatnym. Natomiast szczerze powiedziawszy, powiem, że wszystko jest u mnie w porządku. Jestem obecnie w Hiszpanii z moim chłopakiem, trenuję, zaczęłam już trenować 5 tygodni temu, powiedziałabym, także nie mogę narzekać, czuję się szczęśliwa. Pogodę masz dobrą w Hiszpanii do treningów? Była dobra gdzieś do zeszłego tygodnia. Teraz się oziębiło. Gdzieś jest około 6 stopni, jak wyjeżdżamy na zewnątrz, także nie jest jeszcze źle porównując do polskich warunków. Natomiast no, jest dalej w porządku. Często wyjeżdżam na rower MTB czy na przełajowy rower, także takiej tej niższej temperatury aż się w lesie tak nie odczuwa. A powiedz mi, Kasiu, wróćmy do początku tego roku. Nastawiałaś się, przygotowywałaś się do sezonu jak co roku, no bo miał być normalny rok. Przyszła później pandemia, przyszedł ten czas zamknięcia. Jak sobie wtedy dawałaś radę? Jak w ogóle wyglądały twoje przygotowania do tego sezonu? W trakcie tego pełnego lockdownu, co tutaj mieliśmy w Hiszpanii, gdzie kompletnie nie mogliśmy opuścić naszego mieszkania, jedynie gdy chcielibyśmy wyjść po zakupy czy do apteki, a w tym momencie na początku trenowałam jeszcze dość ciężko, powiedziałabym, ponieważ myślałam, że wszystkie alpejskie klasyki się odbędą, że lockdown będzie trwał po prostu 2 tygodnie, a nie 7, jak to się skończyło. Natomiast jak przedłużyli nam kwarantannę o kolejne 2 tygodnie, to uświadomiłam sobie, że sezon na pewno się nie rozpocznie przynajmniej do lipca. Także po prostu skupiłam się na takich prostych rzeczach, których wcześniej nie doceniałam, gdzie zaczęłam więcej gotować, czy po prostu po prostu odcięłam się od kolarstwa tak totalnie. Nie jak to robiłam co roku w posezonowym czasie, gdzie po prostu na przykład jeździłam mniej na rowerze, tylko po prostu czułam, że w końcu jestem w stanie tak odpocząć maksymalnie, gdzie się w ogóle niczym nie stresowałam. Nie myślałam o kolejnym dniu, i uświadomiłam sobie, jakie to jest kurujące, gdzie po prostu wstajesz rano i o nic się nie musisz martwić. Jest po prostu zero stresu i nie wiem, jakoś nie miałam w ogóle problemu z siedzeniem w domu przez taki długi czas. Razem właśnie z moim chłopakiem sobie fajnie zorganizowaliśmy czas, także powiedziałabym, że pod koniec kwarantanny dni nam bardzo szybko leciały i no i mieliśmy dużo fajnego czasu, dużo dobrego czasu razem spędziliśmy. Myślę, że też w życiu kolarskim, gdzie jedna osoba gdzieś cały czas wyjeżdża, czy druga ma zgrupowanie, cokolwiek, to tak naprawdę ciężko jest spędzić taki dobry czas razem. Także wydaje nam się, że to był taki super okres dla nas, gdzie mogliśmy się tak naprawdę, naprawdę poznać. Powiedz mi, a przyszedł ten moment, kiedy sezon się już miał rozpocząć. Wierzyłaś w ogóle w to, że ten sezon się rozpocznie, że te wszystkie wyścigi, w sumie prawie cały kalendarz zostanie rozegrany? Powiedziałabym, że wiedziałam, że okej, strada się odbędzie i myślałam, że wszystko zakończy się po ostatnim etapie Tour de France. Wątpiłam w to, że będą Mistrzostwa Świata czy Ardenskie Klasyki, także na pewno byłam w głowie tak nastawiona, okej, będzie to po prostu jeden miesiąc mega ciężkiego ścigania i potem koniec. Natomiast wszystko się cały czas ciągło i w końcu w sumie wszystko się odbyło, jak miało być, plus Paris-Roubaix. Dołożyło ci się trochę pecha też w tym sezonie, no bo to Strade Bianche, wyścig jeden z najpiękniejszych, chyba ja się właściwie dziwię, że o Strade Bianche jeszcze się nie mówi monument, no ale to dlatego, że historii nie ma takiej jak monumenty, ale dokładnie. To na pewno jeden z najpiękniejszych wyścigów, jeden z twoich ulubionych, no ale tam, jak sama powiedziałaś, ugotowałaś się na tym wyścigu. Tak, zdecydowanie nie byłam przygotowana na taki upał.
czy po prostu mój organizm nigdy nie odpowiada poprawnie na wysokie temperatury. Nigdy nie czuję się, że mogę dać z siebie wszystko, bo po prostu no nie wiem, nie radzę sobie z tym. Czuję się, jakbym stała w miejscu i nawet nie jestem w stanie się zmęczyć. Także no podczas tego wyścigu no, ciężko było mi mega zrezygnować, ponieważ uwielbiam ten wyścig. Marzeniem jest moim, żeby go wygrać. No natomiast tego dnia musiałam po prostu słuchać swojego organizmu i się wycofać. A później dalej jeszcze trochę ten pech cię nie opuszczał. Potem cały czas te kraksy, ponieważ to było też taki śmieszny okres wyścigowy, gdzie po prostu każdy myślał, że ten wyścig będzie naszym ostatnim i każdy po prostu podejmował wysokie ryzyko i ściganie było takie mega chaotyczne, nerwowe. Każdy był mega napięty i przez to po prostu miałyśmy czasami w trakcie wyścigu 10 poważnych kraks. Non-stop coś się działo. Także wydaje mi się, że z każdą kraksą ludzie coraz bardziej napięci byli, czy też stresowali się tym, co będzie. I tak się to działo. Nie wiem, co powiedzieć dalej w sumie. No ale potem przyszły te Mistrzostwa Europy. No i to był twój piękny wyścig. Powiem ci, że ja w studio no, miałem przyjemność komentować ten wyścig i to rzeczywiście emocje były do samego końca niesamowite. Powiedz, jak ty wspominasz teraz te Mistrzostwa Europy? Zdecydowanie będąc w Pule wiedziałam, że się dobrze czuję. Puchar, nasz pierwszy worldtourowy wyścig przed Mistrzostwami Europy. Czułam się bardzo dobrze, ale gdzieś, nie wiem, 40 km do mety ucierpiałam w kolejnej kraksie, gdzie kierownica się połamała, także nie mogłam kontynuować walki w czołówce. I po prostu przed Mistrzostwami Europy byłam mega zmotywowana, byłam też wściekła tym całym pechem, który miałam do tej pory i po prostu miałam taką energię i złość w sobie, którą chciałam sprzedać, powiedzmy, w wyścigu. I bardzo podobała mi się trasa, wiedziałam, że po prostu wiedziałam, co robię. Także dziewczyny z kadry polskiej też były bardzo wspierające i po prostu wydaje mi się, że ten wyścig byłam w stanie jechać z pełną pustą głową. Nie myślałam o niczym, nie miałam żadnej taktyki, nie zastanawiałam się, gdzie zaatakować, co zrobić, tylko po prostu ścigałam się. I wydaje mi się, że mega brakowało mi takiego wyścigu do tamtej pory, żeby po prostu czuć się, że znowu jestem zawodniczką, kolegą. Jak wspominasz te ostatnie kilometry? Co się w twojej głowie działo na tych ostatnich kilometrach? Bo tam już chyba głowa nie była pusta, tam już chyba się kłoniło. Tak. Zdecydowanie wiedziałam, że właśnie jak byłam już w tej ucieczce, to za mało skupiałam się na tym, żeby odpowiednio się nawodnić, czy żeby mieć wystarczająco do jedzenia. Także to na pewno zaniedbałam i na ostatniej rundzie czułam, że po prostu jestem pusta już, także jechałam tyle, ile mogłam jechać i miałam po prostu nadzieję, że peleton nas nie złapie, czy Chantal Black nagle, nie wiem, nie dostanie jakiejś ogromnej mocy i przetrwa te wszystkie małe górki z nami. A powiedz mi, jak to jest, że ty, taka doświadczona zawodniczka, zapominasz o tym, żeby jeść, zapominasz o tym, żeby się nawadniać. Co to jest? To są emocje? Skąd to się bierze? Wydaje mi się, że no, powiem, że często popełniam ten błąd, gdzie po prostu jestem tak skupiona na wyścigu, po prostu na tym, co robię, że zapominam myśleć o tym, co się dzieje dookoła. I nawet taka prosta rzecz, jak właśnie sięgnięcie do kieszonki po batona czy żela, gdzieś wylatuje mi z głowy, bo po prostu cały czas się nie, że zastanawiam się, kto to zrobi, tylko po prostu chcę mieć pewność, że jestem w stanie zareagować na wszystko od razu, że nie jestem czymś rozproszona, czy nie wiem, po prostu mam takie coś głupiego w głowie. Na pewno wiem, że takiego błędu nie można popełniać, jeśli się chce myśleć o zwycięstwie. No i później ten niesamowite Giro Rosa tegoroczne, bo ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem przed wyścigiem trasę, jaką wam zafundowali organizatorzy w tym roku, to pomyślałem, Jezu, kto was po takich górach puścił? To strasznie trudny wyścig był w tym roku. Tak. Wyścig, w którym no, od początku też fantastycznie walczyłaś.
Tak, ta edycja na pewno była bardzo ciężka, zwłaszcza drugi etap. To po prostu cały czas góra, dół i zero jakby czasu na jakikolwiek mały odpoczynek. Wydaje mi się, że do tego Giro podeszłam z nastawieniem, że co ma być, to będzie. Nie wiem, nie stresowałam się, czy nie myślałam o podium, bo wiem, że za każdym razem przed każdym tym wyścigiem czułam presję, że muszę być na podium, bo ludzie uważali, że jestem góralką. Do końca tego z tym nie mogę się zgodzić. Także wiedziałam, że każdy etap po prostu chce podejść tak, jakby to był wyścig klasyczny i po prostu dać siebie wszystko, nie myśleć o generalce, nie myśleć o sekundach, czy o moich rywalkach, które się do mnie zbliżają, czy nie. Tylko po prostu ścigać się. I byłam też w dobrej formie na początku września, także to na pewno mi pomogło. No i nie wiem, cieszyłam się tym wyścigiem, bardzo fajnie mi się go jechało. Też fajnie miałyśmy atmosferę w drużynie, także tak jak mówię, czasami po prostu wydawało nam się, że to będzie nasz ostatni wyścig i gdzieś byłyśmy w stanie dać z siebie wszystko, czy nawet jeszcze więcej, żeby po prostu zdobyć jakiś wynik też dla naszej drużyny czy sponsorów, którzy nas cały czas wspierali w trakcie pandemii, mimo tego, że nie musieli do końca. A powiedz, co to znaczy, że nie jesteś góralką? Za jaką zawodniczkę się uważasz? Ty sama. Tak jak mówiłam, ja bym powiedziała, że jestem bardziej, jakbym mogła się porównać do jakiegoś kolarza, to powiedziałabym, że zawsze moim idolem był Kwiatkowski czy Alaphilippe. Po prostu taki typ zawodnika, który jest bardzo dobry w klasykach. Potrafi wygrać Strade Bianche czy Flèche Wallonne. Ja uwielbiam te wyścigi. Natomiast wydaje mi się, że góralka to po prostu osoba, która jest w stanie jechać mocno pod górę przez pewien okres czasu, ale nie jest eksplozywna. A wydaje mi się, że ja wiem, że bardziej cieszę się wyścigami, gdzie eksplozywność ma znaczenie i cały czas coś się dzieje, a nie jest to taka monotonna jazda pod górę, bo po prostu to wydaje mi się, że mnie psychicznie męczy. Czyli powiedziałabyś o sobie, że jesteś bardziej taką, no bo mówisz Kwiatkowski, Alaphilippe, to są bardzo wszechstronni przede wszystkim kolarze, bo to są kolarze, którzy właściwie radzą sobie w każdym terenie. No może nie są w stanie z Kolumbijczykami walczyć na tych najdłuższych podjazdach, natomiast radzą sobie w każdym terenie i rzeczywiście mają niesamowity dynamizm w nogach. Dokładnie. Może ja nie jestem tak szybka, jak oni są. Natomiast wydaje mi się, że wyścigi, które oni celują, żeby wygrać, ja mam podobne cele. A powiedz mi jeszcze, Kasiu, bo zaraz jeszcze o innych wyścigach, ale powiedz mi, jak to jest z tymi Holenderkami? Bo ja nie wiem, czy się trochę interesujesz kolarstwem torowym, ale rozmawiałem z Mateuszem Rudykiem, który jest znakomitym sprinterem, medalistą Mistrzostw Świata. No ale tam jest tak, że w tym sprincie torowym są Holendrzy, którzy tak naprawdę jeżdżą w swojej lidze. I właściwie cała reszta świata zastanawia się cały czas, jak się do nich dobrać. Mateusz też właściwie cały czas mówi, no cały czas kombinujemy, jak tu dojść do ich poziomu, jak się do nich dobrać, żeby móc z nimi wygrać. Powiedz mi, czy na tej szosie kobiecej jest podobnie? Bo to rzeczywiście wygląda, momentami to wygląda, jakby Holenderki jeździły w swojej lidze. Są takie wyścigi, gdzie jak przychodzi pierwsza grupka, to wygrywa Holenderka, z drugiej też Holenderka, z trzeciej też Holenderka. Jak to jest i jak ty patrzysz na tą waszą rywalizację? Zdecydowanie Holenderki są mega mocnym narodem, natomiast ciężko jest mi powiedzieć, czy oni mają jakiś sekret, szczególny sekret, ponieważ wiem, że Holandia jako kraj ma mega bardzo dobre przygotowanie czy program rozwój młodych zawodników. Z tego, co pamiętam, jak jeździłam dla drużyny Rabobank, to dziewczyny cały czas miały jakieś zgrupowanie z Holandią, czy cały czas miał dobry kontakt z doktorem, który pilnował ich poziomu krwi, czy cały czas wszystko było dograne na tip-top, powiedzmy. Nie było tam żadnych problemów z tym, że ktoś nie miałby dojścia do jakiegoś dobrego sprzętu, czy wyjazdu na zgrupowanie do ciepłego kraju, także wydaje mi się, że to jest najważniejszym czynnikiem, że one są takie mega mocne, ponieważ mają dostęp do wszystkiego i na pewno nie brakuje w tym kraju pieniędzy, przez co są w stanie po prostu rozwinąć wszystko, mają łatwy dostęp do
każdej technologii i po prostu widzę, że jest tam mega nacisk na to, żeby cały czas rozwijać młode zawodniczki. Że nie skupiałam się po prostu na zawodniczkach, które są już teraz dobre, tylko cały czas szukają potencjału, który może zastąpić w przyszłości Anne van de Breggen czy Annemiek van Vleuten, Marianne Vos. Ale dla ciebie one są do ugryzienia? Tak, zdecydowanie. Tak. Szczerze powiem, że wydawało mi się, że nie są, ale w tamtym roku udowodniłam sobie podczas Amstel Gold Race, że jednak są. Także teraz, no wiadomo, Mistrzostwa Świata to jest zawsze inna historia, bo one wtedy pracują wszystkie razem. Natomiast nie wiem, może też mają teraz taką przewagę, że każdy się ich obawia w pewnym stopniu. Że każdy wie, że okej, Holenderki są, to one mogą zrobić, co chcą. Natomiast myślę, że to jest po prostu kwestia czasu, żeby inne, czy żebyśmy my dziewczyny naprawdę uwierzyły w siebie i po prostu też miało trochę więcej szczęścia i jeszcze raz uwierzyły w siebie i wszystko jest możliwe. No myślę, że na pewno takie zawodniczki jak ty, czy Eliza Longoborghini, no to no wy wierzycie w to, że je można pokonać, bo pokazujecie to, próbujecie je tam podgryzać w każdym wyścigu tak naprawdę. Tak, zdecydowanie właśnie nie mają tą przewagę, że jest tam więcej dobrych zawodniczek i tak jak na przykład Mistrzostwa Europy, gdzie Annemiek van Vleuten w ogóle z nami, w ogóle nam nie pomagała w ucieczce, nie dawała żadnych zmian, bo mówiła, że ma dziewczyny za sobą, co było fair, ale z drugiej strony też to jest Annemiek van Vleuten, to nie jest jakaś dziewczyna drugorzędna, która dopiero zaczęła się ścigać i naprawdę musi siedzieć na kole, żeby przetrzymać po prostu do mety, także one po prostu mogą grać więcej kart, powiedzmy. A jak wspominasz Mistrzostwa Świata tegoroczne? Bo ja tak powiem ci szczerze, że ostatnio robiliśmy tam jakieś podsumowanie sezonu i jak sobie przypomniałem te Mistrzostwa Świata w Imoli, to była chyba jedna z najpiękniejszych imprez tego roku. To znaczy ja dawno nie widziałem tak pięknych Mistrzostw Świata i sportowo, tak, i widokowo, i organizacyjnie też to wszystko przynajmniej z zewnątrz wyglądało super. Powiedz, jak wspominasz te mistrzostwa? Tak, Imola była mega piękna. Przyznam, że cały ten wyścig był przecudowny i trasa była niesamowita. Natomiast powiedzmy, że co roku po Giro po prostu przechodziłam taki jakby mały kryzys, gdzie czułam, że potrzebuję kilka tygodni, żeby odżyć po tym wyścigu. Dlatego w tym roku postanowiłam, znaczy w tym roku, w przyszłym roku nie chcę startować Giro, żeby po prostu poczuć, jak organizm będzie funkcjonował mi do końca sezonu bez tego większego wyścigu. I też tak się stało właśnie w tym roku, gdzie po Giro po prostu czułam, że dałam z siebie wszystko i nie byłam w stanie w ogóle jeszcze potem odżyć. Nie byłam w stanie czuć, że okej, odpoczęłam przez te 4 dni i już jest wszystko okej, tylko po prostu czułam, że idę w dół i cały czas wierzyłam, że okej, może miałam tydzień między dwiema imprezami i wydawało mi się, że to będzie wystarczający okres, żeby po prostu zregenerować się, jeden większy wysiłek i potem będzie wszystko okej. Natomiast tak jak właśnie Imola, nie poszła mi za dobrze, ponieważ nie byłam w ogóle w stanie walczyć z czołówką. Nie byłam nawet w stanie tak naprawdę ruszyć tyłka z siedzenka, bo po prostu byłam mega zmęczona. I tak samo lecąc prosto z Imoli do Belgii na ardeńskie klasyki też czułam, że wszystko po prostu idzie w dół. Także po Liège zakończyłam swój sezon, bo wiedziałam, że to już nie ma sensu. No ale przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Belgii, czyli taki klasyk, jak lubisz. Tak, szczerze powiedziawszy, nie myślałam w ogóle jeszcze o tym wyścigu, także nawet nie sprawdzałam trasy, nie mam pojęcia, jak ona będzie wyglądała. Kasiu, zapytam cię o jedną rzecz, bo był taki moment, kiedy ty mówiłaś dużo o tym, że trzeba mieć, przede wszystkim trzeba mieć przyjemność z tego, co się robi w życiu. Gdzieś tam wspomniałaś, że piszesz wiersze, że na różne sposoby odpoczywasz, uciekasz od tego, tak, od tego kolarstwa. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy w Innsbrucku na Mistrzostwach Świata, zresztą chyba się ostatni raz wtedy widzieliśmy tak naprawdę twarzą w twarz,
Tak rozmawialiśmy, pytałem Cię o cele na ten wyścig. Ty tak właśnie mówiłaś, że najważniejsze to cieszyć się tym, co się robi. I miałem wtedy taki moment, że się zastanowiłem, czy Tobie przypadkiem nie zaczyna brakować motywacji? Czy to nie jest tak, że Ty jak przyjeżdżasz jako liderka reprezentacji, to powinnaś powiedzieć, dobra, cel jest jeden, wygrać wyścig, koniec. A Ty wtedy tak mówiłaś, że się zacząłem zastanawiać, mnie, kurczę, czy Kasi zaczyna brakować motywacji, czy by co innego ją w życiu już bardziej pociągało, bardziej niż to wygrywanie w kolarstwie? Jak to wygląda? A zdecydowanie powiem szczerze, że w sumie to się zmieniło podczas kwarantanny, ale do momentu kwarantanny to na pewno czułam, że nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mi brakowało motywacji, tylko po prostu brakowało mi takiej, okej. Podam przykład. Na przykład jak jeździłam w Rabobanku, to cały czas jak przyjeżdżałam na wyścig, to musiałam udowodnić, że jestem mocna, żeby osiągnąć rolę liderki. Musiałam walczyć o to. Musiałam pokazać, okej, zasługuję na rolę liderki. Jak przyszłam do kanionu, liderką byłam na każdym wyścigu. W polskiej kadrze liderką jestem zawsze. To po prostu brakowało mi tego, żebym naprawdę ja chciała walczyć o tą rolę liderki, bo wiedziałam, że to będzie mi dane na tacy, że po prostu okej, Kasia jest liderką. I nie wiem czemu w pewnym momencie ja po prostu nie chciałam być liderką, ja po prostu chciałam się ścigać, nie chciałam, bo rola liderki jest cudowna, ale też jest mega męcząca pod względem, że tak naprawdę nie jesteś wolny, nie możesz zrobić co chcesz, bo musisz czekać na pewien moment, musisz być gotowy na czyjś atak, czy po prostu jest za dużo takiego, nie wiem, myślenia, co masz zrobić na wyścigu, żeby nie zmarnować energii i cały czas musisz, nie wiem, myśleć o tym, że musisz zrobić wynik dla drużyny, dla sponsorów i przez to jakoś coraz mniej cieszysz się ściganiem, bo nie jesteś sobą, bo nie możesz robić, co ty naprawdę chcesz, co ci sprawia przyjemność, tylko po prostu cały czas zastanawiasz się, jak innych zadowolić. I na pewno to było takie mega dla mnie ciążące. Natomiast właśnie podczas kwarantanny, gdzie byłam w stanie zupełnie odpocząć i odciąć się od wszystkiego, to uświadomiłam sobie, że ja kocham tą rolę, to po prostu muszę ją chwycić z lepszej strony i być w stanie pokazać, że okej, jak jestem liderką, to jestem w stanie coś zrobić i robię to dla siebie, a nie dla innych. Czy to nie jest tak, że trochę ci ciążyło to, że wszyscy dookoła mówili o Merksie w spódnicy? Czy to nie było trochę tak, że chciałaś być jednak Kasią niewiadomą i cieszyć się tym, że jeździsz, a nie tym Merksem w spódnicy? Powiem szczerze, że nawet nie myślałam o tym. To na pewno nie miało żadnego wpływu. Myślę, że po prostu fajnie jest jeździć w ekipie, czy mieć kogoś w drużynie, kto jest mocniejszy od ciebie, albo kto jest równy tobie i wtedy można naprawdę podnosić swój poziom, bo wtedy cały czas mierzysz, żeby być jeszcze lepszym. Natomiast jak się jest jakby liderką, to jest ciężko, no nie wiem, tak ciężko to nawet jest wytłumaczyć. Wydaje mi się, że po prostu brakowało mi takiego kopniaka. Tyłek, powiedzmy. Czyli teraz tego kopniaka dostałeś i teraz masz z powrotem tą motywację do tego, żeby się przygotowywać. W przyszłym sezonie, powiedz mi, myślisz już powoli, jak on będzie wyglądał? Oczywiście zakładając, że pojawi się jakaś szczepionka, że nie będzie tej pandemii, że ten sezon będzie normalnie rozegrany. Myślisz już trochę o przyszłym sezonie, czy jeszcze na razie nie? Zdecydowanie. Na pewno w obecnych treningach często myślę o Stradę Bianki. Myślę, że to jest taki mój pierwszy cel na sezon 2021 i w sumie czas mega szybko leci, także wiem, że niedługo się to wszystko odbędzie i wydaje mi się, że przyszły rok będzie normalny, powiedzmy. Grupy nie zmieniasz, to dobrze? Nie potrzebujesz zmiany środowiska? Na chwilę obecną nie. Powiem, że podpisany mam kontrakt do końca 2021, a co będzie potem, to zobaczymy. A powiedz mi jeszcze słowo, jak widzisz pozostałe polskie zawodniczki? Mówię tutaj o kadrze właśnie, jak jeździcie, jak spotykacie się razem, no, na Mistrzostwach Europy czy świata.
Marta Lach wykonuje świetną robotę zwykle dla ciebie. Rzeczywiście ona się bardzo mocno rozwinęła. A powiedz, jak widzisz pozostałe zawodniczki? Jak w ogóle widzisz stan tego polskiego kolarstwa w tej chwili? Powiedzmy jeszcze raz, chciałabym podkreślić, Marta Lach naprawdę zrobiła ogromny postęp. Mega lubię się z nią ścigać i po prostu być w kadrze razem z nią, ponieważ jest ona taką mega zwariowaną dziewczyną, zawsze ma dużo dobrej energii w sobie. Dobrze na mnie wpływa na pewno. Tak samo Ania Plichta, czy Gosia Jasińska, dziewczyny, z którymi ścigałam się, czy ścigam się już od lat. Natomiast młodsze dziewczyny też czasami wydaje mi się, że chciałabym im pomóc, w sensie, żeby jakby je przekonać, że ściganie za granicą jest fajniejsze niż w Polsce, że to nie jest nic strasznego, żeby jeździć dla zagranicznej drużyny, że nie zawsze trzeba być w Polsce, żeby zrobić większy postęp. Także wydaje mi się, że może kadra polska mogłaby im pomóc w takim stopniu, żeby po prostu wysyłałaby je na inne wyścigi, nie tylko Mistrzostwa Europy i Świata, ponieważ jest to taki mega szok, gdzie ścigasz się w Polsce, a nagle idziesz na najważniejszą imprezę w kalendarzu, to wiadomo, że poziom nie będzie niski. Wydaje mi się, że dużo dziewczyn potrzebuje tych mniejszych wyścigów za granicą, żeby po prostu lekko podnosić cały czas swój poziom i nie czuć takiego ogromnego skoku pomiędzy ściganiem się w Polsce i ściganiem na Mistrzostwach Świata na przykład. Tak, no bo rzeczywiście ta sytuacja nie wygląda kolorowo w Polsce, bo bo tych grup kobiecych jest kilka właściwie na najwyższym poziomie, no mamy jedną ekipę w Polsce. Zresztą nie wiem, czy widzisz to, co się dzieje, ale w męskim kolarstwie będziemy mieli bardzo podobnie, bo po rozpadnięciu się CCC, no to właściwie tak naprawdę tych dwie, trzy grupy nam zostają i nie ma, nie ma tutaj gdzie się ścigać, znaczy trzeba jechać za granicę się ścigać. Dokładnie. Dokładnie. Także u kobiet jest dokładnie to samo. Kasiu, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Te światełka świąteczne za tobą pokazują, że już święta idą, także wszystkiego dobrego. Mówiłaś, że przyjeżdżasz do Polski na święta, tak? Tak, przyjeżdżam do Polski na święta. Także słuchaj, spokojnego świątecznego czasu, zdrowia przede wszystkim, bo to w tych czasach jest strasznie ważne, się znowu zrobiło, żebyśmy wszyscy gdzieś tam unikali tych chorób. No i żeby ci się udało to wszystko połączyć, żeby ci się udało połączyć tą przyjemność z jazdy, z motywacją właśnie i z tą chęcią bycia liderką i żebyś nie zapominała o jedzeniu i piciu. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt życzę. Wesołych świąt, Kasiu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Trzymaj się. Pa, pa. Cześć.